Cześć, witajcie! Hello! Witajcie w kolejnym robotniczym dniu. Tutaj stoi mój pracownik Jing, z którego muszę awansować. I witajcie oczywiście w kolejnym odcinku Construction Simulator. Słuchajcie, dzisiaj mam nadzieję, że chyba skończymy ten most, bo mamy już niedużo. A że mamy teraz troszeczkę więcej czasu, to pociśniemy też taki, myślę, że dłuższy odcinek. A teraz Jingis zabiera się do składania rozładunku i składania żurawia samobieżnego czy gąsienicowego? Gąsienicowego. Nie wiem, co to ja teraz jestem. Ja też nie wiem, zaraz będę dopiero kombinował. Dobra, rozkładam te. Słuchaj, może jak ty będziesz to rozkładał, to ja może zapytać do firmy. No. Bo my następne, co mamy, mamy przywieźć 4 razy belki modrzewe, 5 metrów startaku i zbrojenie. Może by to przywiózł. No dobra, czekaj, ja sobie odbezpieczę tylko ładunek. Dobra, to ja się za ten czas tepnę do żarówka z żurawiem, dobra. Z żurawiem? Z żurawiem. Z żulem może. Żule w taksi. Ja, bo mamy tutaj tartak, a gdzie mogę... Aha, bo my robimy tu. To bliżej mi będzie ten. Bo przywiozę deski. Pewnie deski już będziemy mieć. Później się tylko pojedzie po ten zbrojenie tutaj do tego, do składu budowlanego. Żeby nie było, operuję tym. No. Haczykiem. Haczykiem, bardzo dobrze. Ale to się merda. Człowiek. Jestem ciekawy, jak się będzie montować te dźwigary. Nie wiem. A co by się to drewno można przywieźć? Już po prostu niech czeka. Okej, do tartaku by się jechał. Do tartaku. Tam drewno modrzewiowe chyba, nie? Modrzewo, ale co? Co tam kurde drewno ładować do tego na most? Drewno? Może jako ten, jakieś kurde barierki będą wykończone. Ja w dobrym miejscu chcę to rozładować w ogóle. Mi się wydaje, że tu jest to miejsce dla niego. Takie kwadratem miejsce, być może to jest do tego. Znaczy nie wiem właśnie, bo ja widziałem filmik gościu robił z tego. No to powiem ci, że on miał ten żurawia, takiego zwykłego żurawia tam postawionego, ale nie widziałem u niego tego. Może tego, on się zamieni w zwykłego żurawia, co? Może, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Chyba Szymonek wrócił ze szkoły. Uwaga, no nie wiem, no ja to stawiam tutaj, zobaczymy, co to z tego wyjdzie. No stawię, zobaczę. Ładunek odczepiony. No ale dalej go mogę podnieść. A może na górę go tu, nie wiem, ty. To tam trzeba kupić. Belki modrzewiowe 5 metrów, 4 razy. Belki modrzewiowe 4 razy. Nie mam pojęcia, wiecie, czy ja go dobrze tu stawiam. On, skoro jest na gąsienicach, to on się może jakby tak trochę przetransportować, nie? Jak go w sumie tak zjedność, nie? Tak. No zjedność w jedną całość, nie? No. Nie wiem, no zaraz zobaczymy. No, biorę drugą gąsienicę. Zapakuję te belki. Nie wiem, po prostu nie mam pojęcia, no ale zobaczymy. Wiesz, ludzie niektórzy nam pisali, ogarnijcie sobie samouczki. No ale to nie było samouczku do tego. Było. Był? No, do każdego pojazdu jest. No sami sobie ogarnijcie. No właśnie. My idziemy, słuchajcie, ludzie na żywioł, a nie. No. Kto by się w samouczki bawił? Prawdziwy facet nigdy nie potrzebuje instrukcji obsługi, pamiętajcie o tym. No, chyba korzysta z agencji towarzyskiej.
Ojej. Dobra, spokój. Dobra. Przechodzę jeszcze trochę. Zastanawiam się, czy ja to w dobrą stronę w ogóle mam obrócone. Tym się nie okazało, że to jest nie z jedno nie z tej strony, a drugie nie z tej strony. Bo tak może też być. Wow, ale majtnąłem tym. Ho, 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 ho. Majt drugą dam na to i powinno być elegancko. Co to w ogóle za zadanie mi się tutaj świeci? Pokaż opis. Umieść ładunek 4 razy. Aha, to jest ten ładunek, ale najpierw trzeba tutaj złożyć to tego wariata. To zasadzie dźwigary jakieś teraz. No nie? Tak, ale tego wariata trzeba złożyć najpierw, nie? No. Ja biorę te deski modrzewiowe teraz, więc... No dobrze, czekajcie, ja sięgnę na tego... Tam. Trochę żeś tak daleko zaparkował. Powiem ci. Daleko? Ale... No. No jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jeszcze troszki. Starczy. Mam. Uwaga, dźwigamy. Ciężkie to. Może sam do siebie, wiesz, zaraz połączy ze sobą. Nie wiem, na razie będę stawiał to jedno koło drugiego, wiesz? Łaaa, drzewo na drodze! Myślę, że to złapie tak. Drzewo było. Ktoś tak niebezpiecznie te drzewa tu posadził. Specjalnie pewnie. Żeby nam utrudnić życie. No dobra. I co ja mam dalej z tym zrobić? Wysunąć najpierw. Zabezpieczyć. A! Czy w sumie to jest jakiś klucz pokazany? Teraz nie wiem, czy trzeba będzie wyjść i to połączyć tu, czy co? Ale zobaczymy. No, opuszczamy, no. Czekajcie, może nie tak, bo się przewróci. Może tak. Jadę z drewnem. Oj. Się drewno wiezę. Czekajcie, dojadę tędy. Tu. Dojechałby. Pojedziemy tędy. Ładunek odcinamy. Jak połączyło? Na razie nie wiem, czekaj, wysiadam z tego i idę zobaczyć. Samo się nie chciało połączyć. No ale ja to prawie sam dobrze ustawiłem, zobaczcie. Nie co mogę z tym zrobić tu? Nic nie mogę z tym zrobić. O co chodzi? U, tu się w łeb mogłem zdzielić. No nie łączę. O co tu chodzi? Ja chcę wsiąść, halo. Co jest? No to ładne jaja. Halo, halo, Jiggins, przyjechałem z drewnem. No dobrze, chodź tu lepiej zobacz, jak to połączyć. Dźwigary ustawione już? No zobacz, no najpierw główny się nie chce ustawić. Nie ma nic tutaj, żeby coś nie tak jest. Kurde, no. A ja wiem, co jest nie tak. Co jest nie tak? A ja wiem, co jest nie tak. No słucham. Wiem, co jest nie tak. Wiem, co jest nie tak. No mów co! Nie może gąsienicy Po pierwsze tak, gąsienice są źle.
No to o tym to myślałem, że to mogłem pomylić. Bo no. Popatrz, tutaj są takie... No dobra, ja wiem, o co chodzi. Ja wiem, tam są to takie, zaczepy. Zaczepy i tutaj musisz dać troszeczkę niżej, nie na to tak centralnie. No ale ja chciałem to sobie złożyć normalnie. Ja sobie teraz jego trochę teraz... No to czekaj, tylko sobie to machnę tutaj teraz, tak? Dokładnie, dokładnie tak. Dobra, już, patrz, okej, okej. No, opuszczam go teraz. No. Musisz na ziemię go postawić, tak? No nie wiem, albo przysuń do niego, do tej gąsienicy. No przysunąłem, no i co? Jeszcze przysuń, jeszcze bardziej. I gdzie, jak już to się pochyla? No to postaw. Na ziemię po prostu. No, no. Czekaj, bo chcę jeszcze nie w tą stronę. Kurde, no nie mylę. Myla mnie się, no. Nie stawiam na ziemię. Tam są takie zaczepy, wiesz, widzę je. No, dokładnie. To może ja muszę w te zaczepy trafić później opuszczając. No, ale to powinno się być świetnie. Mi się wydaje, że no to będzie zasadzie takie, że po prostu położyć na ziemi, ale trochę w prawo. Ej, co ja zrobiłem? Ups. No prawie, dobra. Czy będzie gąsienicę postawić po prostu obok siebie i ją się złoży. Miejmy nadzieję. Albo tutaj się pojawi jakieś koło niego, tuś nad dupką jego, czy coś. Dobra, do góry. Ale czekaj, a ten? Co? No, a jak, no jak to, jak ty się ma to złożyć? Przypadaj ten dźwig stoi. No jak się postawi tam, to się złoży. Ale ja ci mówię, że się nie złoży. Cicho o mnie, nie przeszkadzaj, bo merdam sobie gąsienicą, zobacz. O, czekaj, sorry. No. Czy mogę opuszczać? No opuszczaj powoli. Trochę, właśnie do tyłu, tak, jeszcze troszeczkę. Jeszcze do przodu? No. Od kiedy? No, nie puszczaj, no puszczaj. Ale trochę w lewo teraz. O, dobra. No i opuść. Pum. No i teraz musisz ten dźwig chyba naprostować. No dobrze, próbuję. No i co dalej? Na usta go między tymi. Po prostu opuść go do tego. No dobra, czekaj, widzę. Dalej trochę kamerę. Myślisz, że to o to chodzi? Nie wiem, zobaczymy. No i opuszczaj. Kurde. No. No i co? No i co dalej? Tak, a no puść go z tego dźwigu. Czekaj, wezmę go trochę do siebie. No. No i co, kładę go. No i co, możesz połączyć? Okej. Okay. Lukam, oblokuję. Co? Nie. No to kurde, gdzie to się łączy, no? Czekaj. Żuraw gąsienicowy, mam tu... No. Czekaj, bo tu mamy brak wolnych brygadzistów, którzy mogliby się zająć tym. Czym? Ty, a może mamy po prostu za... No bo ten... Żuraw gąsienicowy, mamy taki ten. No. I wyskakuje brak wolnych brygadzistów, jeżeli chcę sobie, wiesz, w niego usiąść. Czekaj, zaraz zobaczę, jak on się zwie dokładnie. To jest żuraw gąsienicowy. Ale po angielsku. Żuraw gąsienicowy? Dobra, tutaj LR1300 wpiszę po prostu o tym na YouTubie. Czekaj, konstrukcjon simulator.
Kurwa. Construction Simulator 2.15 LR 1300. Ja pójdę wsiąść do niego. Mnie nic nie pisze, jak próbuję wsiąść. Czekaj, czekaj, bo ja oglądam właśnie filmik, słuchajcie, z Construction tutaj na telefonie. Gościu robi odwierty na wiatraki. Ale ma też ten dźwig gdzieś tutaj. Zaraz będę widział, jak go poskładać. Młotek. Klucz. Zalewa betonem. Francuski. Tutaj bierze te, okej. Okay. Dobra, okej. Okay. Tak, gąsienicę ustawia na tej niebieskiej, słuchaj. Ty, no i gole. A on wszystko ustawił na tej niebieskiej. Na czepie. Gąsienice są w tyle, a ten cały żuraw jest z przodku. No. No i co dalej? O, i widzicie, to wygląda dokładnie tak, jak mam to teraz. No ale to mu się poskładało to? No czekaj, bo on dopiero będzie views. No przewij film. No przewijam. O, czekaj, dobra. Aaaa! No. Ty! Co? Bo on tam ma takie miejsce, na sposób na czerwono zaznaczone. A my nie mamy? A my nie mamy takiego miejsca. A ma po prostu na czerwono. Jest tak, na czerwono jest taki zarys dokładnie tego całego, tej całej środkowej maszynerii, nie? A, no to tak, no to ty rozumiem. I musisz to umieścić w wyznaczonym miejscu. O tak, on to wystawia, robi się zielone. I później. No tak jak pokazuje ściany mu, się stawia, tak? Tak, i później pokazuje mu gąsienice. A to z drugiej strony czasami nie ma tego? I gąsienice tak samo właśnie są pokazane, że po prostu dorzucasz tego gąsienicę i zielone, na zielone się zmieni z czerwonego. A myśmy z tamtej strony wszystko powiercili? Wszystko. Wszystko. A po drugiej stronie nie ma czegoś czerwonego takiego? Pokazanego? Ty, no to słuchaj, wychodzi. Nie ma, bo to jest takie dosyć duże, bo to jest czerwony pierwszy ten znacznik, to jest zarys tego dźwigu, środka. To wygląda dokładnie jak to, tylko że taki czerwony, nie? No wiem, czaję, ale tu nic nie ma żadnych takich zarysów. No nic takiego nie ma. No, no to co? Ty, no to wychodzi na to, że nie jest nam potrzebny ten dźwig. Zaraz zobaczymy, czekaj. Tu się obczaję, moment, dobra? Ale wiesz co, czekaj, jeszcze słuchaj, zobaczę na Onecie. Construction Simulator 2015 Bridge. Gold Edition Bridge. Łopanie, ale weź to chwil. Napierdzielasz nieźle. No bo chcę zobaczyć właśnie, jak to ten gościu tworzy tutaj. Gówno mi to wchodzi, dawaj dalej. Powiem ci, że będąc w tym o dźwigu, Boże, nawet nie mam żadnej kropki zielonej wokół czego, żeby tylko no wchodzić właśnie, no te właśnie filary. Więc to na pewno nie jest ten pomysł. To na pewno nie jest ten pomysł, więc tym wyjaśniam. Ale powiem ci, bo tutaj też gościu robi ten cały most. I w tym miejscu, gdzie teraz mamy ustawiony ten cały ten... nasz niezłożony dźwig. On ma... Czekaj... No. On ma... No. On tu ma... No. No czekaj, wiezie też no ten dźwig. Na pewno ma. Czekaj, ma te dźwigary. Czekaj. O skurwysen. Co się stało? No ma ten dźwig właśnie, to jest ten cały pierdzielniowy, no dobra, ale... No dobra, gdzie go mam cholera w pizdu postawić, czekaj właśnie. No. On go tu przywiózł. Nawet będę na tym polu, nawet nie ma znaczenia, że tutaj będę dźwig stawiał.
myśmy cały dźwięk przywieźli? Czekaj. Teraz ludzie na pewno się z nas śmieją. Hmm? Ale... Bo? Czekaj. Dobra, nie wyślę się, tylko powiedz, co chodzi. No. Bierz ten dźwig stąd. Z powrotem? Tak, zabieraj go stąd. No nie mów, że najpierw coś tam trzeba zaznaczyć na tym tym. Dobra, już wszystko wiem. Bierz ten dźwig stąd. Wszystko. Wsio. Wio. No dobra. Dlaczego wiesz, nie musisz go składać, tylko gdzieś go na bok po prostu. Dobra, wrzucę go do rzaki. Dobra. Ale czekaj, dlaczego ja mam... Mamy tutaj, nie mamy czegoś. Oh my god. Okej. Gdzie go mam postawić? Nie wiem, nawet kurka tu w krzokach tam dalej. No może być. I tę gąsienicę też to weź. Nie mogę, bo drzewo mi przeszkadza. Tarararara. A co to trzeba tam ustawić? A zaraz zobaczysz. Zaraz zobaczysz. Dla mnie to takie chore, no. No, jebnij ten gdzieś tam pod drzewo. Dobra. Tylko tak, żebyś później to wziął jeszcze. No, wygnąłem pod drzewo. Dobra, i bierz jeszcze to jedno. Tarara, 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 tarara. Ciężka przeprawa z tym dźwigiem. Aha. O, wawa, kłatek. Para, para, pam, para, para, pa, pam. No. Pysz. No już, no. I co? No nie ma. No kurwa! No i brak co? Wolnych brygadzistów, którzy mogliby się zająć tym zleceniem. What the fuck? Jak brak wolnych brygadzistów? Zatrudnij może kogoś. A chodzisz ty tutaj na chwilę, to ci powiem, jak ty masz to zrobić. Może ty będziesz łup. Chodź tutaj, stanij sobie na środku tam, na placu. Z tego menu, gdzie jest kamera i tak dalej, ten pytajnik, nie? Mhm. Klikasz na tą ciężarówkę i na samym dole masz żuraw gąsienicowy z tym kluczem. Kliknij na to. No widzę, mam. Brak wolnych brygadzistów, którzy mogliby zająć się tym zleceniem. No jebane szakible, no. To czekam, to zatrudnię kogoś. Mhm. Personel. A, widzisz, zatrudnij brygadzistę! Znaczy, ja mam siłę. Bo jeden jest na miejscu, my nie mam brygadzisty. Dobra, to zatrudniłem go. No. No iść postaw teraz to. No, teraz to ja widzę. Ale czy to nie jest głupie? Popierdolone. I słuchaj, za takie coś... Za to, że możemy sobie poskładać dźwig własnymi rękoma, musiałem 7,5 tysiąca zapłacić. Durny. Bez szkoły. Tamten bierze 5 tysięcy, ten bierze 7,5 tysiąca i trzeba go ten. Ale od 15 poziomu jeszcze jednego można zatrudnić.
Co będzie składał klocki Lego? Nie wiem właśnie. Narodowy brygadzista. Jonach. Nie, Johan. 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 Ale nie, dopiero musisz ten. Pierw dźwig. No jak pierwszy dźwig? No jak? No przecież dźwig masz tutaj na tym. No czekaj, no tak, czekaj. Kurde, nie musiałem, że już tam... Gosienice dopiero później. No ale mogą sobie tu leżeć, tak? No nie wiem, nie mogą, bo jak postawisz... Znaczy nie wiem, zobacz. No, bo... bo te... No dobra, dawaj tamten. Popierdzielony strasznie. Ale z ludzie powiedzieli, lawy. Ta, zacznie się zaraz. Aby baby to gdzieś. Znaczy, my tutaj poznajemy tajniki. Właśnie. Żeby nie powiedzieć jajniki. Może i też. O, właśnie, odwracaj, dobrze, dobrze. Tam przodku musi być, o. Ale poszyszam sobie. Szyszasz? Szyszam. Jak szyszynka? Szynka? Też. O, elegancko, panie Jenkins. O, teraz na dół. O, elegancko! Weja. A tą gąsienicę musisz wziąć. O! Zamontowałem, pchnąłem. Chciałeś, mówiłem, że drugą postawić. Kurde, ale nie, no to jest poroniony pomysł. Nie, posrane. Będzie jeszcze motyw, jak to kuźka rozebrać. No, to będziesz musiał 4 brygadzistów zatrudnić. Ale w ogóle nie rozumiem, po co ten brygadzista? Jak to po co? Żeby było komu pieniądze dać. Bo wszystko sami sobie musimy ustawiać. A w ogóle to jest nasza firma, to my będziemy jeszcze zatrudniać brygadzistów. No bez przesady. No ludzie. No halo. No właśnie. I zobaczcie, tak to w ten sposób właśnie pieniądze się traci, no. No. Się zatrudnia, nie wiadomo po co, dlaczego i na co. Siok! Dokładnie. Szokłem. Pstryk i co? Znaczy teren budowy. Żuraw samobieżny. No kurde. Co? No zabieram swój, to mój samobieżny. Aha. No masz, postawiono. O, skąd to się to wszystko wzięło dookoła? Przecież żeśmy tego nie przywieźli. No chamsko. Jak się w tym siedzi? O mój Boże. Fajnie? Bo panie. A jednak ma haku. Aha, to jest ustawiaj. Ten. Ja nie ustawiam, ty będziesz ustawiał. To wynocha. Aha. Czekaj. Czekaj, zwracam sobie tylko... Ale czekaj, bo to... What the fuck, dlaczego tym tu górą się przekręcaj, co ty robisz? A, nie można czekaj, górą? Można chyba. No tab najpierw, żeby się przełączyć na sterowanie tym. Tak. Tutaj podjadę do przodu. Fuck, jakie to małe. O, jest to. Działa, wezmę sobie jednego. Powiem ci, że widoki z tego saka są zajebiste tutaj. Kawałek tego żurawia jest. No. Myśmy kurde prawie cały sprzęt tutaj przywieźli na ten teren budowy nasz tutaj teraz, nie? No. Prawie calutki. Ło, hak nade mną przemknął. Ty masz podwójny hak na wieloryba. No, a powiedz, że trafić sobie tym hakiem. Kamerę musisz sobie ustawić lepiej. A, trafiłeś co chcesz. Tak, łopanie. Biegnę obserwować. Z tego się będzie najlepiej obserwowało. Powiem ci, że jest niewygodny. Mega jest niewygodny. A? O. Ale ja to poobserwuję sobie. Odwrócę.
Ja ci zaraz daję tą robotę. Wczesne jest, ja patrzę. No kurde, jeszcze tam drugiego na drugiej dźwigu. Stronie? No. O ja pierdyle, no. Tak, tak, tak. Ciężko. Nie ma co na... Ten mówi, że jest leciutko. No ale widok naprawdę jest fajny tutaj. Zawsze powolny ten dźwig. Powiem ci, że... Tak, ratownicy. Ja pierdyle. No obróciłeś na drugą stronę, to ciśniesz. Tak, za drugą stronę muszę dać. Ale ekstra jest. Podoba mi się ta robota. Ty tak piłeś coś dzisiaj? Czekaj, wiesz co, bo tak się zastanawiam. Czym? Ty wrzuć to do rzeki. US. O, wasz. Powiedz, że masakra. Bo tu kładziesz całe ramię. No. Nie, że tu siły muszą działać, kurde. Teraz działa moja ręka. No dawaj. Obserwuję, patrzę. Zbliżę sobie nawet. Dalej nie mogę? Mogę. Nie mogę. O. Patrzcie, jak tam Huziek celuje. Ma! Było! O, widzicie? Postawił. Postawił jedno już. Ja postawię jeszcze jedno, a ty będziesz postawiał tutaj te dwa. Nie, bo ja tutaj zaraz się poplączę. Ale powiem ci, że ten żuraw jest średnio wygodny. O, może tak powiem. No tamten, na pewno ten taki stacjonarny jest bardzo wygodny. Tam było bardzo prosto trafić. No. I do sterowania i wszystko, nie? No. A tutaj nie jest prosto. O, to jest taki... powiem ci niewygodny strasznie. Kurde. Pierdziele. Masakra, żoli pompon. Ja się schowałem pod samochód. Ja idę na hot doga chyba, wiesz? Nie na hot doga, tylko ja tu zaraz ci tutaj dam robotę. Mam dwa kolejne swoje założenia. Jest powolny ten dźwig przede wszystkim. No, wiesz, to, że jest powolny, to ja się jeszcze zgodzę, bo z racji tego, że przenosisz nim naprawdę ciężkie rzeczy, więc nie możesz tym zapierdzielać, bo ci się będzie bujało na lewo i prawo. I tak się buja, transportujesz. No. Więc tu się zgodzę, no. Nie może być, no to w końcu to teraz ze sobą tam wieziesz, przenosisz na drugą stronę, no to ilość to musi ton ważyć, to naprawdę nie jest, na pewno nie jest to lekkie. No, patrz jak ci się zaczęło bujać, jak żeś wyhamował, nie? O, było. Dobra, no to teraz pyk. Pygisku, proszę cię bardzo. No, dwa twoje. A spróbuj sobie. Ja byłem grzeczny. Ale muszę sobie zobaczyć jak w tym. Nie ma to tamto. No dobra, czekaj, bo ja na razie nie widzę gdzie jestem. Jak tu kamerę na haka zmienić? V. Tak, tylko... O, teraz mam hakową kamerę, dobra. To kawał tego dźwiga jest. No jest, no to no, nie ulega wątpliwości. Do góry to na dół. No. To jest obrót pewnie. Tak? Niekoniecznie widzę, że to się obraca. No dobra, nieważne. Jeszcze takie dwa tutaj mamy, tak? Tak. Teraz czym się podnosi go? Sam dźwig? Nie wiem. W jest. W jest. S podnosisz, a W obniżasz. Ciężko jest trafić, nie? Nie, bo staram się zobaczyć. O, tym podnoszę, dobra, fajnie. Już widzę.
jest, pyk. Teraz do góry. 5, nie? Zobaczymy ładunek z której strony. A, dobrze, tak. To wszystko jasne. W tą stronę. Do góry. Co ty robisz? Do góry. Aha. Merda. I ty byś chciał, żeby to kurde się szybko. No ja. Przekręcało. Nie, o. A! To jest. Ja, czekaj, powiedz mi, czy mam coś tutaj zalewać betonem jeszcze, czy już nie? Nie wiem właśnie. Okej, okay, tu jest ten. Później jeszcze. Aha, zbrojenie trzeba będzie przywieźć. Jest ona z dalej betonem. Środek mostu będziesz. Czy my nie potrzebujemy ten? Co? Betonu przypadkiem? Nie, na pewno nie. O, jeszcze ziemię będziemy potrzebować. 20 tych. Dobra, wrotka. Ta kamera taka jest naprawdę. Ciężko ją też ustawić, żeby była widocznie tak, jak ty chcesz, żeby to było, nie? To jedę jeszcze po ziemię. To mamy 20. Kurde, 20 metrów to merdam. Sześciennych. Faktycznie merda się jak cholera. No, teraz się uspokoiło, dobrze. Pararara, pararara, tararararara. Wow, naprawdę to jest, powiem wam, możecie wierzyć lub nie, ale nie jest łatwo operować tym dźwigiem. Jest niewygodnie. Mhm. No jest. Ale ładnie. Ale dzwon. Jaki dzwon? Kto żeś zawalił? A w jakąś tam... Na skrzyżowaniu, bo jadę po ziemię, jeszcze przywiozę też, żeby już była. Mhm. Pa, pa, ra, pa, pa. To jest zbrojenie, czy będzie przywieźć, ale to dopiero się przywiezie, jak się te deski roz... O kur... No dobra, fajnie mi to wjedzie, to drugie miejsce, mam nadzieję. Ale to merda. O, aż widać stąd ten żuraw. Tylko z daleka, jak tam Genghis podnosi, o, ha, ha, ha. No to fajnie. Fajny masz widoki, fajne masz widoki. Mister Husiek. Ja do żwirowni. Parara, parara, parara. Fuck. Ciężko się nim steruje, naprawdę. No to masz takie delikatne ruszenie. A tak się zachowuje, jakbym to nie wiem. No jest. Co mi tutaj mrugasz, no? No jest. Dobra, co dalej mam zrobić? Kurde, teraz te długie. Dwie. Dwa razy dźwigar mostowy. Mhm. Tam leżą. Zanim tam się obrócę i tam dojadę, to przecież do 15 minut odcinka przyjdzie. No koniec, jestem dopiero prawie że pod żwirownią. A, no to dobrze. Dobra, dobra, dobra. A to ziemię to mamy ostatni ten etap, ale przywiozę, będzie gotowe. No tak, ja już tutaj będę te nie wiem jak to miało być? Jak to się nazywało? Dźwigary te środkowe. No ale to mamy jeszcze drewno, zbrojenie i... I jeszcze tam jest umieścić jakieś ten, jakieś płyty. Mhm. On się tak szybko strasznie kładzie, nie? No. Gdzie są te kółka? A tu tak wysoko. What the fuck?
Dobra. Dobra, to mi się teraz to powróci. Pam, 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 pam. Teraz zobaczymy. Zobaczmy, zobaczmy. Jest. Okej. Ale w końcu to będzie, słuchaj, nasz wybudowany most, przez który będziemy mogli jeździć. Tak, tylko, tylko że trochę mi się nie podobało, że tylko most, bo droga powstanie pewnie sama do niego. Pewnie tak. Mi się, żebyśmy sobie drogę też tu jakoś zbudowali, nie? No, na przykład, nie, walcujemy drogi, nie, i tam wylewamy asfalt, nie? Asfaltem, przygotowujemy podłoże, nie? No, ale było dobre. Dobra, jeden już. 200 coś zadań w jednym tym. No ale to taka, wiesz, podstawowa by była praca od A, czyli od samego początku do Z, no. do zakończenia, do opuszczenia. Jeszcze byśmy przyszli w garniturach, w muszkach w ogóle, z szampanem i z rzeczkami byśmy wstęgę przecięli. No, o. Na otwarcie, nie? Właśnie. No. Ej, to... A to pewnie skrzyżowanie się zmieni, jak kurde. Na pewno, to mamy stop. I mamy na skręt w lewo tylko, a tu pewnie później będzie jakaś zmiana organizacji coś ruchu. Będzie, czyli będzie się na pewno tutaj zmieniało. No dobrze. No bo ziemię po co wwozie, żeby zrobić nasypy jakieś pewnie do tego mostu jeszcze. Pewnie tak. Tak mi się wydaje, no bo w jakim celu innym ziemia? Prawda? To przejadę. O panie, nie tędy. Dobra, mam drugi. Transportuję znowu. I właśnie w tym momencie przydałby się już tutaj most. Aha, bo jesteś po drugiej stronie, tak? No, o, halo, już kończę, halo. No, kończę, rzucam, zobacz, już ostatni filarek ten transportuje. A to teraz będzie chyba ten, teraz jest tu drewno. Chyba drewno i ziemia. Drewno i zbrojenie, po zbrojenie trzeba będzie jechać. Nie miałem już na co wziąć zbrojenia, bo na razie na tej A bo środkowa część będzie ze zbrojenia tego mostu. Znaczy tak, jeszcze bo z HDS-em na HDS-ie jest ten. Chociaż nie wiem, czy teraz mamy zalewanie betonem? Kurde, nie wiem, zaraz zobaczymy. Zaraz będziemy wiedzieli, za moment. Dobra. Prostuję go i opuszczam go już trochę na dół. Powinno być ok. Do końca. Transportować. Chyba ziemia przyjechała. Teraz na dół. Jest, dobra. Co teraz mam zrobić? Skończyłem. No, 4 belki modrzewowe z tego. Dobra, te belki modrzewowe przywiozłem. No. I wyładować trzeba? Zbrojenie z budowlanego. Tak, trzeba je wyładować. Boże. A tylko gdzie? No tutaj taki przed mostem są 4 fachołki. Aha, dobra. Gdzie to są te deski? Ja już tu przyjechałem. Aha. Najśmieszniejsze jest to, że tym dźwigiem nie mogę tych desek wziąć chyba. Nie mogę, widzę, są te. Widzę. To weź ty też, ja też wezmę i pójdzie on zacznie szybciej. Jeszcze trzeba będzie zbrojenie. Tak, tym się tak steruje. Które bierzesz? Dobra, bierzesz. Dobra, złapałem jakikolwiek, wiesz, na razie. Tak ciężko. Okay. No to w sumie. Proszę. Boże, jak ty merda! Co, on już jest na maksymalnie podniesiony? No nie. No, dobrze to działało tak. Tylko zaraz tylko tyle.
fuck. Ciężko tym jest, naprawdę takie, takie rzeczy. Nie wiem, czy mi to zaliczy, bo kurka trochę wystaje. No właśnie, ja już zużyłem, a ty jeszcze się werdasz z tym. No tak, ja nie mogę trafić, ty. No kurde, no chcę opuszczać, to mi to gdzieś odjeżdża, no. Nie w to. No patrz, co się dzieje. Dobra, jeszcze troszeczkę. Dobra, i troszeczkę do mnie. Jeszcze. Dobra, jeszcze troszeczkę. Obawiam się, że za daleko stanąłem i chyba mi nie zaliczy. Jeszcze troszeczkę do mnie. No nie w tą mańkę, no. Usz. No, no i teraz rzucaj, 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 teraz, 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 teraz. Elegancko. Bum. Jeszcze jedno. Nie, to kurka, najgorsze co... nie wiem, czy mi zaliczy. A w ogóle nie widzę, żeby cokolwiek zaliczało. Znaczy, ja spróbuję to przenieść, trochę te twoje. Kurka, za daleko trochę stanął. No rzuć. Coś w ogóle zaliczyło? Nie, dupa. A nie jedne, a wszystkie są dobrze. To gdzie to mam już się wyładować? Czekaj, 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 bo tutaj jest jeszcze... No ale jest dobrze. No. No i co z tym? No tutaj na pewno musimy już dzielę. Co? Skoczę do tego składu budowlanego, wezmę jeszcze ten, to zbrojenie. No dobra, najpierw są deski potrzebne, tak? Znaczy mamy teraz deski i zbrojenie. Teraz mi się wydaje, że są dwie położone w no, wychodzą terenie. Właśnie takie, no. A te dwie są wychodzące na zewnątrz. O. Ty, a czekaj, to są belki modrzewiowe tak w ogóle? Właśnie nie wiem, co tu wziąłeś. No chyba tak. Nie, na pewno belki modrzewiowe. Czekaj, no to wezmę zbrojenie ze składu budowlanego, zobaczymy czy ten. Teraz zbrojenie. No przetransportowałem to, no jest okej. Okay. Wszystkie już widzę, że są w tym zakresie, nie? No to chodzi, żeby się zmieściły przecież tylko między te. No jeszcze. Kurwa, za to paku, ja pierdyle. Nie, nie trafić tą ostatnią. No kurde. Ale nie, no raczej, nie no, modrzewiowe belki brałem. Nie wiem, co tu się dzieje, ale nie widzę, że teraz mam te wszystkie w tym jakbym okręgu, znaczy w tym kwadracie, gdzie powinny być, a żadna jest niezaliczona. Zaraz będziemy lukać. No masz. Chyba dobrze. No chyba, żeby to było źle. To są, jeżeli tu są belki, to się mieszczą w tym kwadracie, to na 100%. Zobaczcie. No chyba nie ma innego tutaj miejsca na te belki. Nie ma. To ja nie wiem. Ja tu już poczekam na chuśka, niech ja sobie patrzę po prostu z góry, jak to wygląda. Stąd to ładnie wygląda.
To może spróbuj te belki przenieść teraz trochę w obok nawet. No. I rozładuję to zbrojenie, nie? I zobaczymy, czy zbrojenie będzie liczyć. Dobra, zaraz zobaczę. Już to robię. A kurwa, pierdzione zbrojenie. A, denerwujmy to zbrojenie. No nie nerwuj się, chłosiek. Cofnę sobie, o. No nie no, kurwa, co? A ja pierdol. A już mnie nerwica bierze. Już nie mogę tak. Mnie denerwuje trochę tutaj też, że tu po prostu nie wiem, wiesz, czy my to dobre wzięliśmy? Znaczy, na pewno to są belki, tak? Takie tak, długości, to są belki. Być. Tak. Kurwa, czego to się tu nie mieści? Jak się popieści, to się zmieści. Też tak mówiłeś. O! No już popiściłem i się zmieściło. No mówiłem ci. Oh my god. Się bawię. Takiego, wiecie, bardzo dokładnego transportowca. Bardzo dokładny? Mhm. Nawet bardzo, bardzo dokładny. Kurde. Jak kurwa jest nieprawidłowo zabezpieczony? Jak mu zaraz pizdnę w ten głupi kaczułek? Karakan kaczyński. No jak się denerwuje. Już mi nerwice bierze. Czemu? Czyli na długie jest nieprawidłowo. A pier... No. Udało się, tak? Tak. No widzisz. Mnie czasami irytują takie rzeczy. Ale no, w sumie to wiesz, no. Strasznie. No, powiem ci, że... No mnie to irytuje, dlaczego ja nie wiem, czy to jest w dobrym miejscu położone, czy nie. Bo nic się nie zmienia, tam jest coś jedynka pokazana, ale... O, ja nie pierdzielę. Jeszcze jak mnie to wkurzy, jak to będzie... Okaże się, że to nie z tej strony jesteśmy. To mi się w ogóle zdenerwował. I nawet nie gadam. Nie, no na pewno. Tam, ale tam coś jest? A tam nie, bo tam na tej drugiej stronie to prawie mało co jest. No jedynie tam wierciliśmy przecież, nie? No jadę z tym, kurde. Czekaj, przecież mogę sprawdzić magazyn, nie? Przecież w magazynie teoretycznie. Firma, magazyn. To dużo. Kurwa! No! Co się stało znowu? Belki świerkowe wziąłem, skórko bańca, a to ma być co? Belki modrzewiowe, no widzisz, ja już takie ładnie ułożyłem. No, może weźmiemy to już na kolejnym odcinku, co? Czekaj, to jest to, nie? Ja ułożyłem. Sprzedajesz się właśnie, widzę. To po co ja się tyle męczyłem, żeby je ułożyć? Ja pierdzę, ale... To ja zarypałem. Ja się pomyliłeś. Ja zarypałem, no, tak, pomyliłem się. No, a co, chciałeś na mnie zgonić, tak?
Ja się pomyliłem, moja wina. Mea culpa. Pokutę dajcie Huśkowi w komentarzu. Ja wam podpowiem. 150 pompek. Umrze, a nie zrobi. Umrze, a nie zrobi. Jedź tym zbrojeniem, zostawmy to tu zbrojenie. Tak, się kończy. Idziemy zjeść hamburgery. Idziemy zjeść hamburgery, bo to nie ma inaczej. Nas. Nie ma inaczej. Inaczej nie można po prostu. Nie można, inaczej nie można. Bo to jest paranoja dosłownie. Jedna wielka paranoja. O, ale żeś coś ty zrobił? Naręczny weszłem. Wszedłem. Naręczny? Ty i wszedłeś? Ale jak? Dobra, brak słów, nie pytam. Nie dopytuję się. Nie chcę być wtajemniczony w szczegóły tej akcji. Dobra, wybacz. Kończymy. Widzimy się w kolejnym odcinku, bo tak, masakra. Wysiądę do ciebie, bo... To ja, żebym tyle jechał sobie do sklepu. O, pierdolę. Ludzie pewnie już na samym początku się zorientowali, że kurwa pakuje nie to drewno, ale twardo pakuje. Do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. Cześć, yo! Yo!